niedzielę w Art Gallery Cafe odbyła się setna biesiada literacka Grupy Poetyckiej Arka. Zapraszam do obejrzenia relacji. Nie smuć się, nasz drogi przyjacielu, przyjaciel lepszy niż mężów wielu. I pomyśl, co by było, gdyby tak z wężem krzyżował się lis lub ptak, hiena i sęp, pies i gad, albo też z mruczącym kotem kłujący jeż. Dzisiejsza biesiada była naszą setną biesiadą Grupy Poetyckiej Arka w Chicago. Jednocześnie obchodziliśmy też 10. rocznicę powstania naszej grupy, ponieważ to właśnie tutaj w 2012 roku nasza grupa powstała. I w momencie, w którym żeśmy zakładali naszą grupę tutaj, nie wiedzieliśmy, jak potoczą się losy tej grupy. Nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. Więc muszę Państwu powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczona, dlatego że wielu ludzi po prostu nie myślało, że przetrwamy, że nie przetrwamy roku, dwóch, a my wbrew wszystkim niepowodzeniom przetrwaliśmy do dzisiaj, czyli 10 lat, 100 biesiad i na pewno będziemy tę tradycję kontynuować jeszcze dalej. Na pewno zaproszę Państwa jeszcze na inne biesiady w innych terminach, dlatego że to, co nas łączy, to jest po prostu pisanie wierszy, czytanie wierszy, zamiłowanie do poezji, do muzyki. Także dzięki współpracy muzykom, między innymi właśnie Zbyszkowi Plicińskiemu, jesteśmy w stanie stworzyć taki wyjątkowy, niesamowity klimat poetycko-muzyczny. Zawsze uważałam, że tylko sama poezja to jest troszeczkę za mało. Dlatego my, poeci, łączymy się razem z muzykami i zawsze jest podkład muzyczny, zawsze są piosenki, przerywniki, czyli nasze spotkania nigdy nie są nudne. I właściwie dziękuję wszystkim współtwórcom Grupy Poetyckiej Arka, jak również wszystkim poetom piszącym, właśnie tutaj gromadzącym się pod skrzydełkami, że tak powiem, naszej Grupy Poetyckiej Arka w Chicago, bo to jest bardzo ważne. Nasza grupa nie istniałaby, gdyby nie państwo, gdyby nie poeci, gdyby nie publiczność. A to, co jest najważniejsze, to jest to, że to, co my robimy, to nie jest tylko dla nas. My w ten sposób wspieramy Dom Samotnej Matki w Chicago. I dzisiaj właśnie gościliśmy też wśród nas siostrę Martę Cichoń, która opowiedziała nam troszeczkę o Domu Samotnej Matki, jak również przeprowadziliśmy kolejną zbiórkę na ten właśnie przepiękny cel, na tę właśnie inicjatywę, ponieważ wiem, że Dom Samotnej Matki nie jest absolutnie wspierany przez żadne organizacje rządowe, nie mają wsparcia finansowego. My dzisiaj jako grupa zebraliśmy, jako grupa właściwie i publiczność, zebraliśmy i przekazaliśmy siostrze Marcie 303 dolary. Także jest to taki nasz wkład, taka nasza cegiełka naszej grupy właśnie w pomaganie innym. Nie koncentrujemy się na sobie, bo to nie o nas chodzi. Jesteśmy tyle warci, ile jesteśmy w stanie dać innym. Kozaczki odpoczywają na dolnej półce i srogą zimę wspominały źle i smutnie. Gumowce z półki obok się odezwały, jak to po lesie, łąkach, w deszczu biegały. Trzewiki zazdrosne spod ołba łukały i nam taki język długaśny pokazały. Bambosze w tym domu królowały zawsze. Japonki szukowały się na plażę po wiośnie. Więc się zastanów, mój przyjacielu myślący, gdyby te buty nagle ożyły niechcący. Poezja jest w moim życiu od wielu, wielu lat. Zaczynało się od Teatru Trzynastka w Chicago imienia Karola Wojtyły i pani Bożysławy Anderson, już świętej pamięci. I tak zaczęła się też współpraca z panią Elą Hojnowską, która prowadzi grupę Arka. I dlatego dzięki Eli właśnie jestem tutaj, bo jej trójka dzieci występowała ze mną w teatrze. A teraz mam przyjemność kultywować to, czego się nauczyłam właśnie w Teatrze Trzynastka i deklamować, recytować, prezentować wiersze cudownych poetów właśnie grupy Arka. Jest to zaszczyt być tutaj. Więc kiedy Ela zadzwoniła do mnie i poprosiła, aby pomóc poprowadzić tą setną biesiadę. Proszę Państwa, setna biesiada to jest również dziesięciolecie tej wyjątkowej grupy. Nietuzinkowa rocznica, nietuzinkowa okazja.
Oczywiście zgodziłam się. Jest mi bardzo miło móc podzielić się tą pasją do poezji, bo sama nie piszę, ale z chęcią czytam, z chęcią deklamuję, z chęcią recytuję. I ten talent, jaki tutaj jest w tej grupie, tych Polaków tutaj na obczyźnie, tak pięknie piszących o swoich doświadczeniach, czy to w Chicago, czy to w okolicach, czy to w Illinois, czy to w Wisconsin, czy w innych częściach tego kraju. To jest po prostu niesamowite. Czasami tak myślę sobie, że rzeczywiście to była prawda, cudze chwalicie, swojego nie znacie. Jaki jest talent wśród naszej Polonii? Jakie talenty się ukrywają? Dzisiaj tutaj naprawdę mogę Państwu powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego kalibru talentu, tym, czym dzielili się z nami ci artyści, tym, co mogłam tutaj przedstawić, te wiersze, te wspomnienia, ta wspaniała atmosfera. Jakie to piękne, że łączymy się tutaj na obczyźnie, że jesteśmy razem i że możemy się wspierać. Dziękuję Pani Eli Chojnowskiej i Grupie Arka za to, że mogłam tu gościć i czekam na kolejne spotkanie. Z Grupą Poetycką Arka pracuję od wielu lat. Sama nie piszę poezji, absolutnie, ale swoją przygodę z poezją zaczęłam wiele, wiele lat temu, prowadząc na falach Radia 1490 program Poezja po drugiej. I wtedy zaczęłyśmy współpracować właśnie z Elżbietą. Każdego piątku po godzinie drugiej, wchodząc do radiostacji 1490, wprowadzałam Chicago w weekend. Zwalnialiśmy tempo, czytaliśmy poezję, między innymi polonijnych artystów, między innymi właśnie pani Elżbiety Chojnowskiej. Tak się poznałyśmy. Potem wspólnie tworzyłyśmy warsztaty dla dzieci i dla młodzieży i chodziło o język polski, chodziło o to, jak wykorzystać swoje umiejętności aktorskie w czytaniu poezji, jak ją analizować. I potem Elżbieta zaproponowała właśnie współpracę z Grupą Arka. Jest mi niezmiernie, niezmiernie miło i bardzo się cieszę na tą wspólną naszą przygodę. Tak jak wspomniałam, ja nie piszę poezji, proszę Państwa, ją tylko odtwarzam. Podróż ruszają, głodni nadzieją, że wkrótce dotrą do raju bram. Ciągną za sobą tony bagażu, bo wszystko może się przydać tam. Ja grałem od czasów szkoły średniej, czyli to będzie około 50 lat w tej chwili. A losy połączyły mnie z grupą Arka i cieszę się, że mogę podłożyć podkład jakiś muzyczny. Czasami uda mi się skomponować muzykę do niektórych wierszy, które poeci piszą. I po prostu jest to moja nie tylko pasja życiowa, moje hobby, ale też swojego rodzaju terapia i oderwanie od codzienności, od pracy. Także ja cieszę się, że mogę tutaj być. I jakby ktoś chciał, żeby gdzieś zagrać, to ja zawsze bardzo chętnie. Podczas spotkania wręczono również podziękowania za zaangażowanie w działalność i przygotowania spotkań grupy Arka. Otrzymali je również pracownicy telewizji Polvision i Polskiego Radia 1030, Agnieszka Wrocławska i Mieczysław Herba. Za uczestnictwo w setnej biesiadzie literackiej oraz współpracę z grupą poetycką Arka. Też w telewizji Polvision o nas mówią. Także panie Mieczysławie, proszę przekazać te nasze podziękowanie telewizji Polvision w imieniu moim, jak całej grupy poetyckiej Arka. Dziękujemy bardzo.